krzycz, ile chcesz. On i tak ci nie pomoże. Taki jesteś pewien, doktorze Klaus? Kapitan Stoss, co tak długo? Wymiar sprawiedliwości potrzebuje czasu, ale ostatecznie nikt tu nie umie. Zobaczymy, bracie. Nie jest? Stosie, ach Stosie, idź ratuj swoją kochaną. Nie zostawię cię. Na mnie już za późno. Mój kapitanie. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Spiszko, nie. Klaus! Klaus! Przyszła na ciebie kryska. Pokaż prawdziwą twarz. Nie mam nic do pokazania takim kanaliom jak ty. Doprawdy? Jak? Ciekawe. Wydumane. Widać, że twoje. A podoba ci się? Mhm. Super. Dzięki, Agata. To najgorszego krytyka mam już za sobą. Teraz się cieszę, że zobaczymy, co będzie, jak będziesz na uniwersytecie. A co, myślisz, że się nie spodoba wykładowcy? Mi trochę czasu zajęło, zanim zostałam twoją fanką. Żałujesz. Czasami. Denerwujesz się? Trochę. No ale skoro mnie przyjęli, to chyba wiedzieli, co brali, nie? Gorzej, jak nie wiedzieli. 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 Albo rybki, albo akwarium. Panie Tomaszu. Co to jest? Nie podoba się pani? Nie w tym rzecz. Oprócz tego, że mi się nie podoba. Praca jest nie na temat. W zaliczeniu była mowa o współczesnych bohaterach. Zwykli ludzie, którzy dokonują niezwykłych rzeczy. Na co dzień. A pan przynosi mi kapitana Stossa. Ja nie wiem w ogóle, czy to jest żart. No ale to jest moje spojrzenie na ten... temat. Każdy powinien chyba tak zgodnie ze swoją wyobraźnią tworzyć i... Tutaj pana nie widać. Ja w tym kształcie tego nie zaliczę. To jaki powinien być ten kształt? Pan. Pan i inni ludzie. Zwykli ludzie. Bez peleryny, bez przebrań. Tematy leżą na ulicy. Czym pan się zajmuje tak na co dzień? Pracuję na stacji benzynowej. To może lepiej na tym się skupić. Hot doga. Mały, duży. Dobry. A jaki sos? Czosnkowy. Coś jeszcze? Tak, pół litra czystej do tego. $43.90. Karta? Karta. Drukować potwierdzenie? Musisz mnie wkurwiać, co?
pierdolę. Oblała mnie ta stara feministka, lesbijka. Kurwa, sama nigdy niczego dobrego nie napisała, a wymaga chuj wie czego. Jeszcze mi powiedziała, że pana tutaj kurwa nie widać. Joj, toś ty się nie poznał na talencie. No nie poznał. Za mało przyziemny tekst. Stary. Przygody kapitana Sztosa to nie było najlepsze, co czytałem. Trzeba było dodać jakieś silne postaci kobiece. O, ostatnio oglądałem film o zakonnicach lesbijkach. Takie klimaty mogłyby się jej spodobać. Chyba tobie bardziej by się spodobał, Kasper. Pod takim tekstem to bym o dedykację poprosił. Dla pierwszego i ostatniego czytelnika. O, nie byłeś pierwszym czytelnikiem. Hej. Hej. Cześć, Agata. Hej. I jak było na uniwersytecie? Fenomenalnie. Muszę tylko kilka poprawek nanieść. Bardziej przyziemnych. No to akurat z tym będzie u ciebie problem. O, to to. Zgadzam się. Tomek najlepiej sobie radzi w pisaniu o facetach w tajtyzach. Spierdalaj, oni dobra? Oni się do mnie nie umywają. Patrzcie. No, stary. Gratulacje. Bardzo śmieszne. Zrobiłam to sama. Ubieram się dzisiaj w to na imprezę. A ty za kogo się przybierasz? Wiesz, nie myślałeś. Nie myślałeś? Nawet nie próbuj nie przyjść. Powiedziałeś, że będziesz. Przynajmniej nie będziesz cały czas myślał o tej swojej pracy. No. I przy okazji się dobiję. A ty? Co ubierasz? Zobaczysz, zobaczysz. Dobrze. To widzimy się wieczorem. Pa. Pa. Daju. Matka cię nie uczyła, że po pijanemu się nie prowadzi? Halo! Co jest? Myśli pan, że pana puszczę tutaj? Wypierdalaj mi celu z drogi, już! Kurwa! A ty celu na chuj się gapisz? Jebać! Jebać pedałów! A dobrze, dobrze! Jebać i... Dobra, wstawaj, wstawaj. Kurwa, nawet tablic nie pamiętam. Ja też... Przyłóż sobie tego kotleta i nie gadaj. Kamery coś nagrały? No. Mówiłem ci. Była awaria. Sprawdzałem, nic nie ma. Co ty? Przecież to jest za sprzedaż. Ej, no co? Zajebiście wyglądałem. A, bardzo umownie. Przestań, to jest mój strój, okej? Okay? A jak będzie z tobą? Przecież wiesz, że ja planowałem nie iść. Aha, to coś mi się tu nie zgadza. To są znajomi Agaty. Bardziej. Jakby ja nie znam tych ludzi aż tak dobrze. Nie wiem, męczą mnie. Fajnie się wypowiadasz o naszych koleżankach i kolegach z klasy. W liceum było już jakiś czas temu. Tak. Bo pół roku na studiach zmieniło wszystko. Widać, mam inne potrzeby teraz. Aha. A jakie? Wiesz co, trzymaj tego kotleta, dobra? Ty myślisz, że ja tam będę dobrze się bawił bez siebie? Poradzisz sobie. To jest impreza. Poradzę. Ale
bez ciebie to nie będzie to samo. To samo? Wiesz, pójdę na sklep. Tylko krzywdy sobie nie zrób. Boże, czemu zsyłasz na mnie te grzeszne myśli? Czy nie dość mnie już doświadczyłeś? Mario, czy trwoży cię? Ach, Tereso, ach. Chciałabym, aby to było takie proste. No co tam? Przez okno wyjrzyj. To myślę sygnał dla ciebie. Ubieraj się. Idziemy na imprezę do Kasi. Kacper, mam pracę do napisania. Nie pierdol, Tomciu, nie pierdol. Czy ty coś piłeś? Nie, Kacper, no ja tego nie widzę, no. Dobra. Zajrzyj do plecaka. Znalazłeś? No. To jak będzie? Dobra, ale daj mi chwilę. Supermocy, nie? Tak, tak, też mi to często mówią. Dobrze wyglądasz. Sztosowo. Dzięki. Ty też przyzwoicie. No, to skoro uprzejmości mamy za sobą, to idziemy do Monopola. Tego nam nie wystarczy na całą noc. A potem będziemy czcić szatana. Nie. Rozumiem, jak mogliśmy upaść tak nisko. Co nie? Cześć! Taki kawaler! Trzymaj! Pozdrowie, hej! Chodźcie, chodźcie za mną. Wszyscy już są. Thank you.
Zapraszam. Kasia, będzie ktoś jeszcze? Ej, kto by? Będzie mój kuzyn z kolegami. Straszyłaś mnie. Dzięki. Kogo tu jesteś, nie mogę cię znaleźć. Nie wydaje mi się, żebyś mnie szukał. No, straciliśmy poczucie czasu. No, straciliście na całkiem długo. Po co musimy się tak zachowywać jak staromżeństwo? Zrobię ci drinka. Chcesz? Sam sobie zrób ręce, ci drżą. Tomek? Jak chcesz mi coś powiedzieć, to powiedz mi to teraz. No, chcę ci coś powiedzieć. Jestem super bohaterem, kurwa! Chodź, poznam cię z moim kuzynem. Zobacz. Pizzę ktoś zostawił. Z ananasem, lubisz? Ja, rozumiesz. Lubię. Kwaskowatość i słodycz w jednym. To kontrowersyjne połączenie. Może odstraszyć niektórych odbiorców. Niemniej, jeśli dasz mu szansę, to zaskoczy twoje podniebienie i odkryjesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Ananas i szynka naprawdę do siebie pasują. Taki atrakcyjny oksymoron. Zupełnie jak... Ty, Tomek. Dzisiaj się porobiło. To pierwszy raz, kiedy hawajska mi zasmakowała. Chcesz smakować czegoś jeszcze?
nie jest tak, jak myślisz. Krwawisz. Przykro mi, Tomek, ale żaden z ciebie super bohater. Co to za pedaliada się odpierdala? Kurwa, pedole są jebony, spedalony ty. Kurwa. Przestań! A ty dobra świnia jesteś. Leżysz! Nie mam nic do pokazania, to w kanale na ty! Prowadzisz. Mogę się dosiąść? Przepraszam. Chyba oboje wiemy, co teraz będzie, nie? Zgadza się. Przepraszam. Przepraszam, że to musi się tak kończyć. Tomek, cokolwiek się tam u ciebie dzieje, to mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzisz. I co teraz? Albo rybki, albo akwarium. Jak ja mam wybrać, skoro w ogóle nie wiem pływać? Nie chcę. Nie musisz tego robić sam. Muszę. Kacper, przepraszam, ale to... jeszcze po prostu nie jest czas. Rozumiem. A kiedy masz zmianę?